Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Anno 1800. Wracamy do gry po długiej przerwie, której nie mogłem niestety nagrywać żadnych materiałów z Anno, kochani, ale teraz wracamy do tego. Zobaczymy, co mamy też za bonusy. Tak, wiem, rafinerię, ale nie potrzebujemy rafinerii chwilowo. Dobrze, kochani. Silos dla świni, ale tu nie mamy świń, prawda? Nie hodujemy ich już na tej wyspie. No właśnie. Możemy ewentualnie na tej wyspie zbudować silos dla świń i troszkę uciąć kosztów. Spróbujemy. Czemu nie? Spróbujemy troszkę uciąć koszty, jakie nam tu wytwarza. Zajrzyjmy. Dobrze, dobrze. Sobie poradzimy. Pani nie będzie taka zestresowana. Silos dla świn. Gdzie to się buduje teraz, kochani? Co to z traktorami? Ach, trzeba taką postawić dopiero, rozumiem. I to nam podkręci produkcję. 10 silników parowych potrzeba, no proszę. Czy mamy jakiś wolny okręt? Mamy okręty, ale niestety one nie są... Dechy. New orders? Skąd państwo płyną, proszę powiedzieć? Mamy okręt flagowy. Aj. Spróbujmy po silniczki parowe popłynąć. Spróbujemy się tym zająć za chwilę. Tak, tutaj miało powstać, pamiętam, osada rzemieślników. Tudzież artyzanów, tak zwanych. Spróbujemy. Tutaj będzie rolnicza osada. Tak. Tutaj przeniesiemy sobie. Tu te papryczki, wszystko zostawimy oczywiście. Zaraz się tym zajmiemy, kochani. A może w ogóle zaczniemy od budowania pola i tutaj wtedy silosy na traktory. Tylko czy damy radę to zbudować? Musi przylegać do budynku. Rozumiem. Dobrze. Spróbujmy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Stacja pali się jeszcze potrzebna, tak? Gdzie to można budować? Takie cudo. A fire broke out. Stacja paliw. No nie do wiary, akurat nie mamy tam straży. Czterech desek też akurat nie mamy. Niesamowite, że w takim miejscu jeszcze się zdarzają pożary, kochani. More than ready. No niestety, chyba nam się spali, więcej nie poradzę. Zanim ten statek dopłynie, to może się spalić wszystko, obawiam się, kochani. Dobra, dobra. Rozumiemy, oczywiście. Co się zmieścić? Czy to się może udać, proszę państwa? Tej ilości. Trzeba by więcej tych postawić. Farm, prawda? Od świnioków spróbujemy zawsze. Czy ilość podpowiedzi można zmieścić? Zobaczmy. Trochę za dużo tych podpowiedzi teraz. Nie wiem, czy zdążymy to ugasić. I see the same old good thing you caught me. We're about to take tea. Flagship ready for orders. Ojojoj, nie wiem, czy zdążymy uratować tam. Spróbuję. On our way. Złośliwe są to pożary. Buchają dokładnie w takich miejscach, gdzie człowiek nie ma zbudowanego nic. No nic, zaraz się tym zajmiemy. Chwilaczkę.
Już mogę? Dziękuję. To może zostawić. Nie, to nie. Dobrze. Cóż, proszę. Steer us off. Don't think you can hide ashore. Czemu ona? Fly the flag, or the flintlock goes up. I'll stick a breech loader. We can hope for fair winds, nothing more. Czemuż to niby? Don't think you can hide ashore. We can't shut the storeroom door. Ropa jak ropa, proszę państwa. No tak, mamy udziały, mi się wyspał. Tutaj sobie wykupił, widzę. Stocks and shares, aye? Kupimy sobie coś też. The fire has been vanquished. Co by mieć kontrolę cały czas nad ich wyspami? The Jorgensen trustees are uneasy about the future of the island. Chyba wpływu na mnie starczy na to. To nic, to nic. Dochód się podkręcił, to najważniejsze, proszę państwa. Posse, a young man, you? I used to be so naive. Dobra, dobra, my chcemy pokój z państwem wszystkim zawrzeć, ostatecznie. Profound thanks on behalf of the Jorgensen Trust. Tak, were it up to me, this would be a different. Gallantry can be embarrassing. All proceeds go directly to the trust. So sweet of you to say. No need to sell yourself. I'm trying to put myself in your shoes. Wow. When you get in trouble, I won't forget this. Perhaps it'll mean journeying to the center of. To nam poprawi relacje. No. Próbujemy ugaśnić. Mam nadzieję, że się uda, proszę państwa. Dobra. Flagship at your service. Zostawić w zasadzie i to też. I wracać do portu macierzystego teraz. Dobra. Jakoś ugasili, marnie to wygląda, ale... Bez straży nie damy rady, proszę państwa, na dłuższą metę. Tu oto. To niech stoją. Dobra. Co ona nam z zamku dała? Not too many changes, I hope. Truth doesn't indeed taste half as bad as they say. Shit. Uncompromising journalism. What I wouldn't give to get out of my shuttered bureau. I... Teczka. Battle path set. How did you manage to wriggle out? You lost an influence bonus. Przykre. Bardzo przykre. Mamy zadania swoje, przepraszam bardzo. My tu tylko uprawiamy pszenicę, prawda? No nie, jeszcze chmiel. Do chmielu też można by traktorów dołożyć. Proszę spojrzeć. Wtedy musieliśmy powiększyć pola zdecydowanie. Ale obniża to koszta siły robocze. Ciekawe, ciekawe. Czyli moglibyśmy teoretycznie przy mniejszej ilości budynku zbudować więcej. Zobaczymy za chwilę, proszę państwa. To bardzo ciekawa perspektywa, nie ukrywam. Spróbujemy sobie to przebudować co nieco. Ile mamy tych silników parowych? Mamy jakiś surplus tego? O, nawet gigantyczny, świetnie. To wykorzystamy sobie to na pewno, proszę państwa. Na swoją korzyść za chwilkę. Zaraz się tym zajmiemy, tak. Tu już mamy full, tu nie mamy full. Dziękuję bardzo. U niego mamy full, a na tej wyspie jeszcze nie. Pracujemy nad tym. A na tej wyspie? Wszystko. Dobra. Muszę tu zostać, zaczekać. Zaraz będziemy budować nowe miejsce.
Niech tylko wróci właśnie. Attention for the admiral. Silników parowych załadujemy. Tak, tak. I trochę stalowych belek też. Co państwo o tym myślą? Wszystko co może być potrzebne do zbudowania tego budynku tutaj. Przyspieszmy sobie to. Zaraz spróbujemy zacząć. Zobaczymy czy nam się uda. Bo mi bardzo zależy, żeby obniżyć te koszta. Utrzymywać w własnych siłach, jak to się mówi, proszę państwa. Could this be my lucky island? Nie. The board told me to get angry with you. Trudno. Dealuj z tym, gdzie są zadania. I like people with a corsair. Battle deck to attention. Minuta 52, tylko nie zdążymy w życiu. A może? No nie wiem, chyba nie zdążymy. We're in the presence of a virtuoso. Świetne. Oczywiście. Na dowolnej wyspie, na dowolnej farmie świń. Dobrze, może już nie zdążymy. Chwileczkę, prosiłem ją o zadanie. Ale jest szpital, prawda? No, więc w czym problem? Czy nie, powiedzcie, że tu jest szpital, prawda? Nie, oczywiście na tej wyspie nie ma szpitala i zaczęli chorować. No pray, no pay. I wouldn't ask if I could do it myself. Nie, no one keeps their word these days. Dobrze, wracamy do starego świata. Widzicie, poziom trudności wzrasta, kochani, razem z każdym jednym dniem, jak gramy w tę grę. Już zapomniałem, co miałem zrobić. Silosy, tak. Dostarczyć tutaj. Attention for the admiral. Silniki parowe, to pamiętam jeszcze, na szczęście. Wrócić tu, będzie wyzwanie go wykorzystywać sobie, oczywiście. Zadanka, na razie się nie zajmujmy tym. Spróbujemy zrobić sztuczki, o właśnie z tym. Tak. Stacja paliw jest potrzebna, gdzie to się znajdowało, już nie pamiętam. Wystawa światowa, czy my to chcemy zbudować tutaj? Nie bardzo. To miało być w stolicy właściwej już, prawda? No chyba to chcemy tu postawić tymczasowo. Zastanawiam się jeszcze, ale chyba nie. Chyba nie chcemy. Tak, nie będziemy tego robić teraz. To już po przeniesieniu stolicy się tym zajmie. Rozumiem. Musi to być na... Rozumiem. Dobra. Damy sobie to, proszę państwa, po prostu postawimy tutaj. A wtedy pozbędziemy się tej drogi po prostu. Mam pomysł. Dobra, postawmy ją tu przy torach kolejowych. Żeby za daleko nie budować też. Tu ją postawimy na normalnym świecie. Your people are healthy again. Świetnie. Okej. Okay. Zobaczmy teraz. Możemy podkręcić ilość farm, jak rozumiem. Niby tak. We've run out of cabins. Oh, like the bottle. It's the bottle.
zobaczymy, czy to zadziała, proszę Państwa. Czyli jeden do jednego działają te pola, rozumiem. Chyba rozumiem. Zobaczymy. Trzeba będzie troszkę przebudować naszą infrastrukturę w takim razie. Chcę tylko sprawdzić, czy to zadziała. Proszę pozwolić sprawdzić. Rozumiem, że naftoport będzie musiał zostać rozbudowany. Jak Państwo myślą, rozbudujemy go jeszcze trochę? Bardziej już się nie da, to jest jeden ekstra pociąg, jakby nie patrzeć. No dobrze, mamy olbrzymi naftoport. Zapasy ropy też są rozbudowane. Udało się dowieść coś, zobaczmy teraz. Czy co, to też musi być drogą połączona? Nie rozumiem. Proszę wybaczyć, ale nie rozumiem. Okej, już rozumiem. Wydajność. Można by był gospodarz zawsze powrót, niesamowite. Zobaczcie, to jest to. Zmienia postać rzeczy. Zobaczymy, czy dojdzie do 300% wydajność. Trzykrotnie można podwoić wydajność, czy Państwo to widzą? Jakie to nam stwarza możliwości, kochani, niesamowite. Możemy podkręcić produkcję na wszystkich wyspach, zaraz się tym zajmiemy. Próbujemy jeszcze silosami dla świn i wtedy sobie o połowę zmniejszymy jakby ilość potrzebnych farm tutaj. Zajmiemy się tym oczywiście. Tak, zdecydowanie jestem za to. Żebyśmy się tym zajęli. Zobaczmy, tutaj już na podskanie 300%, czyli jedno gospodarstwo zastępuje nam 3 w tej chwili, kochani. No to niesamowite, to mogę... Zaraz się tym zajmiemy, to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że trzeba by tu ropę transportować zawsze. Come get us, we are not afraid. Ach, z tą wojną, no. Blimey. Let's up the ante. Every little bit could make a difference for us. Aye. Too generous for me to possibly accept. Teach them pirates not to come for Willy at night. Ship under attack. Your harbor is under attack. Czy możemy przestać walczyć? Is that all you have? My people will be glad to hear it. Dziękuję. Wspaniale. We need talents like you on the stage. Maybe you can... Kupmy przechody w ich wyspę. Dobra. Doing your bit for charity, are you? Thank you for the vote of confidence. Troszkę straciliśmy, jak Państwo widzą. Stocks and shares, eh? Udziału w ich wyspie. Niestety. Maybe you can help me charm the other shareholders. Zobaczmy.
Wracając do Starego Świata, na chwilę, właśnie, będzie trzeba tu zbudować naftoport, proszę państwa. Bez naftoportu nic nie zdziałamy, niestety. Zobaczmy. Betonu. Dobrze, doniesiemy sobie beton. Oczywiście. Przepraszam. Obawiam się, że to będzie niemożliwe. Trzeba tu infrastrukturę kolejową postawić. I bardzo wiele innych rzeczy, na które sobie po prostu nie mogę pozwolić, za całym szacunkiem. Trzeba by całą tą produkcję przenieść na inną wyspę. Ewentualnie przebudować, chociaż nie, tędy moglibyśmy dowozić. Tak. Wystarczy dociągnąć tutaj teoretycznie. Może nie jest coś źle, proszę państwa. Zobaczmy. Może się to uda. Competitors have agreed a peace deal. Spróbujmy. No nie rada zagwozdkę będziemy mieli, kochani, żeby to przeciągnąć tam. Zobaczcie, ten magazyn tu nie pasuje zupełnie. Trzeba wszystko poprzesuwać w zasadzie, żeby to się zmieściło i miało sens. Oczywiście, teraz skasowałem połączenie, tak? Nie, nie skasowałem. Dobra. Zobaczymy, czy to się uda. Ja muszę to sobie wymierzyć. Tu na przykład, żeby tory biegły. Teoretycznie można. Teoretycznie, proszę państwa. W praktyce to stać nas chyba na utrzymanie z tego, co mamy. Może tutaj nie będziemy obcinać kosztów, ale już na innych wyspach sobie inaczej będziemy projektować zupełnie wszystko, kochani, żeby to miało sens. Zupełnie inaczej. Żeby zautomatyzować troszeczkę produkcję. Na razie zobaczmy, ile 300% wyciąga jedność i można skasować 3 gospodarstwa, to 2. To by było coś. 3. Raz. Ile mam w sumie? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 podzielić na 3, czyli 7 byśmy mogli skasować. Zobaczymy, spróbujmy tego. Czy się skasować 7 i powiększyć wszystkie, tak? Czyli... Dobrze mówię? Nie, skasować 14 byśmy mogli. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Z ich zdaniem to już wystarczy, zobaczmy. Jeżeli tak jest, to ja nie mam pytań, proszę państwa. Jeżeli tak się da, zaraz zobaczymy. Wspaniale, bardzo mnie to cieszy. Your city has grown uglier. Aż tak. Z jednego tu. Mamo, zobacz. Nie podoba mi się to, że tak trzeba to dopasować, wiecie? The festival has ended. Your city has grown uglier. Inny kształt po prostu, rzeźbimy sobie, co państwo o tym myślą. O, świetne. O to walczyliśmy właśnie.
Teraz sobie ten model skopiujemy po prostu. Świetnie, tak zrobimy. Jeszcze 6 takich potrzebujemy. Dobra. Jeszcze robi. A fire broke out. Może ja nie chcę dokładnie, żeby były takie same. Dobra, spróbujemy i nasze. Właśnie, to nie było takie monolity. Co państwo o tym myślą? To nie było takie jednakowe, jednorodne, to jest nudne oczywiście. Dajmy to z traktorami, właśnie. Świetnie. Myślę, że to jeszcze 5 potrzeba, tak? Dobra. Mamy to 2, 3, 4, 5, 6. Świetnie. Zobaczmy, czy nam wypełni zapotrzebowanie, kochani, na wszystkie nasze gadżety. To się zaraz okaże. No widzę, że produkcja rośnie. Niesamowite, że udało nam się ograniczyć ilość płuc, zobaczcie, o połowę tak naprawdę, i siłę roboczą zwolnić. Dzięki temu nasze dochody wzrosły i możliwości wszelakie, kochani. Bardzo jestem zadowolony z tego powodu. Na pewno sobie zostawimy tą uprawę tutaj. Trzykrotnie zwiększyliśmy wydajność. Trzykrotnie, kochani. Coś niesamowitego. Więc można będzie dalej ograniczać ilość potrzebnych materiałów. Tutaj elektryczność pomaga nam w produkcji zdecydowanie. Świetnie. Coś fenomenalnego. Zajmiemy się jeszcze świniakami w takim razie i innymi gadżetami. Za chwilkę. Beton nam będzie potrzebny, jeśli pamiętam. Tam w sąsiednim miejscu. Beton. Dużo betonu. Jeszcze stal na pewno się przyda. Myślemy to i zaczniemy tą infrastrukturę kolejową także tu budować. Razem z naftoportem. Zajmiemy się tu, oczywiście. Na się pani nie martwi. Aye, the bigwigs have. I've made better deals with seals. I know a swindle when I see one. Dobrze. Niech się państwo nie martwią. Musimy sobie kupić ich przyjaźń, że tak powiem. I udziały w jej firmie też. It would be prudent to accept. Czy my to sprzedaliśmy królowej właśnie? Nie jestem pewien co do tego. Sprzedać królowe? Nie, nie chcemy sprzedać żadnych udziałów, chcemy kupić wręcz. The fire has been vanquished. Świetnie, wrócimy do tego za chwilę. Dobra. I'm sure you do a much better job with the place than I. Doing your bit for charity, are you? Tak jakby. Jak do wyspie. Failing is the only way we learn. Stocks and shares. Lots of people buy into my island now. I'm popular. Fajnie, tak to widzisz. Jako popularny swoją. You can help me charm the other shareholders. I feel it reflects the times. Lots of people buy into my island now. I'm popular.
Dobra. Świetnie. Censorship is not always the cranny of the corrupt. Kochani, zasoby na nasze. I'm trying to put myself in your shoes. Manipulacje polityczne, propagandowe, widzisz? Świetnie. Teraz musimy rozwinąć sobie stolicę. Jeszcze o troszkę. Losy na świnie zbudujemy oczywiście. Na razie przeniesiemy produkcję chmielu w następnym odcinku tutaj i też sobie wykorzystamy wtedy profity z elektrownią związane. Na pewno, kochani. Fajnie, uda nam się zmniejszyć ilość i zapotrzebowanie. Będziemy bardzo zadowoleni z tego. Cały biznes się upcha tu. A tu jeszcze coś zbudujemy ciekawego w tym czasie. Dobrze, kochani. Myślę, że możemy sobie skoczyć do następnego odcinka z tym pomysłem. Dzięki, że byliście ze mną. I do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.